Używana skrzyneczka na klucze, part 2. Malujemy żółty. Magiczne przejścia, zobaczcie, lekko pomarańczowe. Robimy pierwszą warstwę i czekamy. Zróbmy wszystko poprawnie, będzie lepszy efekt. Dobra, wyschło na zewnątrz, otwieramy i robimy to samo w środku. Te drzwiczki po lewej są zrobione z jakiejś płyty, która nie przyjmuje farby, więc zamaluję je ręcznie na biało. Na środek jeszcze różowe, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A jak już wszystko wyschło na zewnątrz, to poprawiam jeszcze raz. I jeszcze raz czekam na wyschnięcie. W tym czasie na folii rysuję takie jajeczko. To będzie mój numer szafki, jak w high school. Wycinam sobie i zdejmuję ochronną półwłokę. Mamy piękne lustereczko. Ja zamiast numeru napiszę Iwo. Dobra, czas upiększyć to jeszcze od środka. Wszystko idealnie wyschło, otwieramy i białą farbą lecimy te drzwiczki. Bo nie może być tak, że tęczowa szafka, a takie bure drzwiczki. Uwielbiam farbę do drewna i do metalu. Maluję nią dosłownie wszystko. Teraz proszę o pozytywne komentarze osób, które są dokładne. Zobaczcie, jak pięknie to wymalowałam. Mam złote haczyki. W środku przykleję je na super glue. Pierwszy haczyk siedzi. Żeby było równo, zaczynam od środka i potem w prawo, w lewo mamy. Jak szafka amerykańska, to muszą być naklejki. Narysowane przeze mnie z mojego sklepu. Leć obczaić. Dobra, czas podpisać. I uwaga, efekt. Zapisz na później, zaobserwuj po więcej i napisz, zniszczyłam czy upiększyłam.